Cześć wszystkim, ja jestem Kador, a to jest kolejny odcinek z gry American Truck Simulator. Dzisiaj będę chciał wykonać zlecenie z dodatku Special Transport, który od niedawna jest dostępny tutaj w ATS-ie. Wcześniej można było wykonywać specjalne transporty tylko i wyłącznie w ETS-ie 2, ale już teraz można to również robić w ATS-ie. I to będę chciał wam dzisiaj pokazać. Słuchajcie, wykonam szybkie zlecenie, czyli nie będę korzystać ze swojej ciężarówki niedawno zakupionej, gdyż po prostu chcę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Czyli po pierwsze pokazać wam, jak tutaj wyglądają w ATS-ie transporty specjalne. Po drugie pokazać wam, jak tutaj wygląda nowa ciężarówka, którą w końcu po tylu latach twórcy dodali, czyli Volvo VNL 780. Jest to dopiero piąty model ciężarówki, jaki mamy w ATS-ie. Został on właśnie niedawno za darmo do gry dodany. No dla mnie trochę, wiecie, jest śmiech na sali, że po tylu latach mamy w tej grze tylko i wyłącznie 4 ciężarówki. No ale dobra, nie zmienia to faktu, że będę chciał ją wam dzisiaj pokazać, bo kupiłem sobie inną, więc nie mam teraz kasy, żeby sobie te Volvo kupić, to chociaż pokażę wam je właśnie przy okazji w tym odcinku. No i dobra, dzisiaj będę musiał przetransportować o ten tutaj właśnie gigantyczny silos. Ogólnie to ten dodatek Special Transport, no to z tego co się orientuję, to wszystko wygląda tak samo jak w ETS-ie 2. No czyli mamy jakiś gigantyczny ładunek na jakiejś gigantycznej naczepie. Wszystko to są specjalnie przygotowane scenariusze, czyli te tutaj zlecenia nie są losowe, te trasy są specjalnie przygotowywane przez twórców. O właśnie, tutaj są różne instrukcje dla mnie, czyli unikać konfliktów z pojazdami eskorty, nie zjeżdżaj z wyznaczonej trasy, nawet na stacje benzynowe, przestrzegaj ograniczeń prędkości, uważaj na wyprzedzające cię pojazdy. No i tutaj jest przedstawiony manewr zmiany pasa. Okej, dobra. Czyli pojazdem eskorty będzie tamten właśnie samochód policji. Czekajcie, na samym początku to ja w sumie chciałbym może się odrobinkę tej ciężarówce przyjrzeć, no bo to również chciałem wam dzisiaj, ją właśnie chciałem wam dzisiaj pokazać. Okej, tak więc tak ona wygląda na zewnątrz, czyli naprawdę bardzo ładnie, ale jeszcze większe wrażenie według, jak dla mnie, robi ta ciężarówka wewnątrz, no bo po prostu, słuchajcie, jakość jej wykonania, no to jest po prostu coś naprawdę fantastycznego, genialnie to wszystko wygląda. Tylko czekajcie, ja sobie muszę tutaj chyba odrobinkę kamerę ustawić, więc czekajcie, zaraz to zrobię i będziemy jechać dalej. Dobra, ustawiłem sobie co nieco tutaj fotel. Odrobinkę podniosłem, zwiększyłem też pole widzenia. No i teraz chyba jest git. Teraz chyba jest git, można jechać dalej. Okej, więc zlecenie Special Transport to jest takie dosyć duże wyzwanie. W sensie, no kurde, zobaczcie, jaki ten transport jest długi. Ja muszę bardzo, ale to bardzo uważać na jakichś, o właśnie, na jakichś zakrętach, na jakichś tam skrzyżowaniach czy coś. Trzeba, kurczę, uważać, bo naprawdę łatwo tutaj będzie się jakoś może zblokować czy coś. Ale mam nadzieję, że dam radę. Będę musiał pewnie często tutaj korzystać z tej kamery zewnętrznej, bo ona jest jednak najwygodniejsza. Jak robię jakiś zwykły transport, to wiecie, po prostu korzystam z no takiej właśnie kamery, no bo nie wymagają one ode mnie, wiecie, aż takiej uwagi, jaką muszę mieć tutaj. No po prostu muszę być bardzo czujny podczas tego specjalnego transportu, o wiele bardziej niż wykonując jakiś tam zwykły transport. Bo nie chcę się zblokować, trochę byłby to wstyd. Ale jakoś powinienem dać sobie radę. Tak jak wspomniałem, te tutaj transporty to one są specjalnie przygotowywane przez twórców, one nie są losowe. Więc teoretycznie no każda trasa została wcześniej przez twórców, musiała zostać, podejrzewam, przez twórców sprawdzona, więc raczej nie powinno być takiej sytuacji, że ja się gdzieś zblokuję, bo twórcy jednak nie zauważyli, że no, ten zakręt może być jednak zbyt ciasny. Mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji. O, tutaj już widzę, że będzie ciekawie. Na szczęście mamy eskortę, więc która często zatrzymuje ruch, jak widzicie, o, tam stoi policja, zatrzymuje ruch. O, to mi się, kurczę, podoba. Wszędzie mam pierwszeństwo.
Dobra, powolutku, powolutku, już prawie pierwszy raz w coś stuknąłem. Dobra. Przejechałem. O, tutaj też ruch wstrzymany. Specjalnie dla mnie. O, to mi się właśnie podoba. No, ogólnie tych ładunków to jest... No, kilka jest tych ładunków. No, akurat teraz mi się trafił ten tutaj specjalny... Taki duży silos. Też chyba widziałem, że jest jakiś helikopter czy coś. No, jest sporo tych ładunków. Nie pamiętam teraz, wiecie, jakie dokładnie mamy tutaj dostępne ładunki, ale no, trochę ich jest. Trochę tych ładunków jest. Różne... scenariusze, czasami może być ta naczepa, ta nasza trochę krótsza, czasami dłuższa. Niektóre transporty będą cięższe, inne lżejsze. Też oczywiście inne drogi. Więc po innych drogach będziemy jeździć. A w sumie nawet nie zwróciłem uwagi, gdzie ja jeżdżę, czekajcie. Aha, dobra. Czyli nie jestem teraz w Oregonie. Okej, dobra. Aczkolwiek chyba w Oregonie też są te transporty dostępne, bo właśnie po Oregonie sobie ostatnio jeździłem. Bo to nowo dodany stan. Chyba też tam muszą być dostępne, tak mi się wydaje, te scenariusze, ale akurat ten, co teraz przyjąłem, no to jest w innym stanie. Ale spokojnie, do Oregonu jeszcze będę chciał na pewno wrócić. Bo teraz będę się starał głównie w przyszłych odcinkach, bądź co bądź dalej po tym Oregonie jeździć i go dalej zwiedzać. No tylko po prostu wyjątkowo wziąłem szybkie zlecenie, czyli nie wykorzystuję do tego transportu swojej ciężarówki. Z dwóch powodów. Wcześniej wspomniałem już dlaczego, to jest pierwszy główny powód, czyli no po prostu chciałem wam pokazać tę ciężarówkę, tę właśnie Volvo, bo raczej bym teraz jej nie zakupił, bo mnie po prostu nie stać, mam inne plany zakupowe, na przykład kupno naczepy czy coś, ale dzięki temu mogę wam tę ciężarówkę pokazać. No, jak widzicie, prezentuje się naprawdę całkiem zacnie. Ona ma bardziej, bądź co bądź taki bardziej nowoczesny wygląd niż ta ciężarówka pomarańczowa, którą ostatnio zakupiłem. Więc kwestią jest, komu bardziej się jaki wygląd podoba. Mi akurat bardziej ten klasyczny, ale no wiecie, cieszy mnie, że kurde, w końcu oni coś dodali do tego ATS-a, no bo tyle czasu od premiery i co? Pierwszy raz dodali nową ciężarówkę. No naprawdę, tempo prac SCS Software, no to jest masakra jakaś. Tempo ich pracy to do najszybszych nie należy. W ogóle chyba w całej branży gier mam wręcz wrażenie. Bo to dla mnie jest takie trochę niepoważne, że tyle lat musieliśmy czekać na jakąś nową ciężarówkę. Naprawdę. No ale jak już ją otrzymaliśmy, to przynajmniej otrzymaliśmy naprawdę coś fajnego. Okej, tutaj muszę trochę zwolnić. W ogóle... Czekajcie, chcę sprawdzić jedną rzecz. Czy ta eskorta z tyłu za mną jedzie, czy mnie zgubili? Nie, jedzie tam chyba z tyłu eskorta. Dobra, myślałem, że już mnie zgubili czy coś. Ale wygląda na to, że tam jedzie za mną z tyłu. Czyli jakoś w miarę dobrze to zaprogramowali. Trasa jest całkiem prosta, z tego co sprawdzałem, więc nie powinno być jakichś problemów. Tylko te największe zakręty, skrzyżowania to były no na samym początku i też będą na samym końcu, ale tak oto na razie chyba cały czas muszę jechać prosto. To dobrze, obędzie się bez zbytnich problemów. Przynajmniej taki jest plan. Jeszcze wcześniej wspomniałem, że jest jeszcze drugi powód, dla którego wziąłem szybkie zlecenie. W sumie to nie wiem, czy moja ciężarówka dałaby sobie, słuchajcie, radę z takim naprawdę ciężkim transportem. No ostatnio, w sensie jak ją zakupiłem, no to już ja tam wstawiłem całkiem porządną skrzynię biegów tam podwozie, czy też silnik. Ale wiecie, no nie wiem, czy dałaby radę. Może i by dała radę, musiałbym to sprawdzić, ale wolałem nie ryzykować i wziąć po prostu pewniaka. Chociaż głównym powodem to jednak było to, że chciałem wam po prostu te Volvo pokazać. Dobra, jeszcze 109 mil. Ale naprawdę w te Volvo jest wsadzony jakiś też porządny silnik, bo mimo iż transport jest bardzo ciężki, to ona spokojnie sobie daje radę. Całkiem dobre ma przyspieszenie, więc nie mogę narzekać. Narzucona prędkość przez policję to takie... Cały czas mam ustawiony tempomat na 40 mil na godzinę.
Jak ustawię trochę szybciej, to często doganiam tego gliniarza. Nie chcę go stuknąć. Dobra, ustawię teraz na 45. Zobaczymy, czy on też przyspieszy, czy też... Czy będę musiał zwalniać? Nie, dobra, muszę zwalniać. Więc niech będzie 40 mil na godzinę. Okej, można tak jechać. No tylko, że z taką prędkością to... Nawet taka stosunkowo krótka trasa trochę się dłuży, ale spokojnie, mam czas. W ogóle moja ciężarówka, to patrzcie, ona nie ma żadnych świateł ostrzegawczych, które by się przydały podczas takiego transportu czy coś. Momencik, jak to się włączało? O, dobra, jest. No co, włączę światło ostrzegawcze, ale ja nie mam żadnych, więc... Więc w sumie po co mi to... Czemu mam mieć to włączone, skoro ja żadnych świateł ostrzegawczych nawet nie mam akurat w tej ciężarówce? W swojej mam, owszem, ale tutaj... No tutaj ich niestety nie ma. Dobra, tam eskorta z tyłu nadal jedzie. Próbują mnie wyprzedzać, ale coś im to słabo idzie. Wyprzedzajcie, ludzie, bo ja tutaj tak... O, tutaj eskorta zatrzymała ruch. No, fajnie, fajnie. Niech oni mnie wyprzedzają, bo ja tu, wiecie, się wlokę straszliwie, ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale przecież mają tutaj wolny pas. To czemu, kurde, mnie nie wyprzedzacie? Nie wiem. Ja tam nic takiego nie zjeżdżam na tamten pas, więc nie wiem, czemu oni mają problem z wyprzedzeniem mnie. Dobra, jeszcze 80 mil. W ogóle... Ile dostanę za to zlecenie? Chyba było tam ponad 8000 dolarów, co nie? No to tak... Tak średnio bym powiedział w sumie. Myślałem, że tego typu zlecenia będą odrobinkę lepiej płatne, no ale... A może to dlatego, że... Ta ciężarówka nie jest moja? Może gdybym wziął... To zlecenie... Swoją własną ciężarówką, może bym więcej kasy dostał, nie wiem, dobra. Nieważne. No ale inaczej to bym tej ciężarówki Volvo wam nie pokazał. Bo serio, nie planuję jej na razie kupować, bo... No dopiero co tamtą ciężarówkę kupiłem, plus jeszcze fakt, że zbieram kasę na jakąś naczepę własną, żeby sprawdzić, jak to teraz wygląda. To nie, to zakup tej ciężarówki za bardzo w grę na razie nie wchodzi. Dobra, teraz to sorry, przyznaję, trochę zjechałem na tamten pas, ale... Dobra, wyprzedzajcie mnie, już się teraz będę zachowywać jakoś. Czekajcie, w ETS-ie 2, jak były te special transport, to chyba z przodu jechała też policja, czy jechał jakiś taki specjalny samochód? Mi się wydaje, że chyba jechał specjalny samochód taki, ale dobra, już nie pamiętam w sumie. Ale to są naprawdę, to jest fajny dodatek, to jest coś naprawdę fajnego, te specjalne transporty. Że mamy tutaj również swoją własną obstawę, że to tak nazwę, czyli tych pilotów. No to jest naprawdę fajny pomysł SCS Software i ja już to już mi się w ETS-ie 2, w ETS-ie 2 mi się to podobało, więc dobrze, że to również przenieśli do ATS-a, bo to jest naprawdę bardzo fajny pomysł na te całe specjalne transporty, takie fajne urozmaicenie rozgrywki. Że to są właśnie specjalne scenariusze, że tutaj jest ruch dla nas specjalnie blokowany, że mamy tutaj eskortę. Wow, a co ten tak nagle zahamował? Co to miało być? Gościu, ty chyba chcesz mieć ten radiowóz do kasacji, jeszcze raz tak zrobisz. Co to miało być? No, to było całkiem niebezpieczne. Czemu on tak zwolnił nagle? To było dziwne. Okej, okay, czyli trzeba się cały czas, niby mam tę eskortę swoją, więc teoretycznie powinienem czuć się jak jakiś taki w miarę bezpieczny, ale trzeba cały czas na wszystko zwracać uwagę, trzeba cały czas trzeba jednak mieć się na baczności, bo patrzę, że ta policja takaż taka niepewna jest, to znowu zwalnia. Co jest, gościu? Co tutaj się odpierdziela?
Ale on tak, wiecie, żeby on powoli zwalniał. Nie, on tak gwałtownie wręcz, mam wrażenie, zwalnia. No teraz się wpierdzielił tam jakiś autobus i co? Będziemy za nim jechać. Dobrze, że ten silos nie jest jakiś wyższy, bo zobaczcie, jeszcze bym tutaj czepił. Ale nie, to nie może być raczej takiej sytuacji, no bo... O, proszę bardzo, Melanie Q zarobiła ponad 5000 dolarów. Bardzo dobrze. Takich pracowników to ja lubię mieć. Tutaj oni, przygotowując te transporty, na pewno sprawdzili, wiecie, tutaj każdy znak drogowy z każdym transportem, czy nie jest za nisko, czy nie jest za wysoko. Bo gdyby te transporty były losowe, to mieliby o wiele więcej roboty i byłoby pewnie sporo problemów. No ale tak jak one są, wiecie, predefiniowane, to raczej się nie spotka takiej sytuacji, że coś jest za wysoko i że ja zaczepię o jakiś znak czy też wiadukt. No chyba, że jest, wiecie, coś czego nie dopatrzyli, to się zawsze może zdarzyć. Mam nadzieję, że nie trafię na takie niedopatrzenie dzisiaj. No kurde, jak ten autobus się wlecze. A specjalnie jeszcze wyprzedzał on przecież mnie i patrzcie, jak się skurczybyk wlecze, no. Co za agent. Ruszę się tam, ja muszę na czas dojechać. Dobra, jeszcze 26 mil. Na szczęście zbiornik był zatankowany na maksa, no bo tam było napisane, że nie mogę stawać na stacjach. Czyli zawsze ta ciężarówka musi być maksymalnie zatankowana. Bo inaczej to byłby problem. To znaczy się, czy ja bym dał radę w ogóle z tym podjechać i zatankować? Wiecie co, jakbym pokombinował, to może i bym dał radę. Na przykład stanął, gdyby było sporo miejsca, zależy jak byłaby zbudowana ta stacja, musiałoby być sporo miejsca, jakoś bym może z tym przejechał. Albo też odczepiłbym naczepę, podjechał, jakoś tak, wiecie, gdzieś z boku, podjechałbym, zatankował, potem się cofnął i znowu podczepił naczepę i jechał dalej. Ja, więc teoretycznie może jakoś dałoby się to zrobić, ale w sumie po co ryzykować, skoro jest maksymalnie zatankowana ciężarówka, no to nie ma się czym martwić. A ci dalej próbują wyprzedzać. Spokojnie, ja już widzę, że zaraz tutaj zjeżdżam, więc... O kurde. Tak patrzę na tę minimapę. Oj, będzie trochę ciekawie tutaj ze zjeżdżaniem. W sensie teraz... Kurde, tam jest trochę... Może być trochę ciasno. Dobra, to... Momencik, teraz ponownie muszę się mieć na baczności, bo teraz było całkiem bezpiecznie, ale... A nie, w sumie nie jest tak źle, to dam sobie jakoś radę. O! Tam ponownie ruch zblokowany. Ale bym się wkurzył, jakbym teraz gdzieś utknął, już prawie na samym końcu. Dobra, jakoś idzie. Dobra. I po kłopocie. Przynajmniej teraz, bo jeszcze trzeba tam będzie wjechać. Tam, no wiecie, tam gdzie muszę zaparkować to wszystko. Widzę na minimapie, że trzeba będzie w lewo skręcić. No ale dobra, dam sobie jakoś radę. Przynajmniej już ruchu nie blokuje. Dobra, no to jaką mamy tutaj sytuację? Trzeba trochę zwolnić. O, tam już jest jakaś eskorta. Ten policjant będzie skręcać, czy puści mnie? Nie, dobra, chyba mnie puszcza, żebym skręcał. Dobra, no bo po cholera on by się miał tam pchać. Dobra, no to... Skręcamy. Dobra, o, patrzcie, jaki fajny detal. Macha mi, żebym jechał. Kurde, fajny detal. Okej. Na szczęście z tego typu ładunkiem jakieś takie, wiecie, bardziej skomplikowane parkowanie, to byłoby bez sensu, więc po prostu muszę tutaj wjechać w to pole i tyle.
A to jest akurat zadanie, no, banalne. Okej. No i pierwszy transport specjalny właśnie został przeze mnie ukończony. Na szczęście obyło się to bez jakichś przykrych sytuacji. Dobra. Doskonale, żadnej stłuczki nie miałem czy czegokolwiek. O, jeszcze nawet nowy poziom wbiłem, fajnie, fajnie. No ile dostałem? Ponad 8000 dolarów, trochę expa, no właśnie, nowy poziom, to czekajcie. Na co by tutaj ten punkt wydać? Tu już wykupiłem wszystko, powiem wam, trochę mnie denerwuje, że ja mam wszystkie tutaj niebezpieczne ładunki wykupione, ale one się tak rzadko w zleceniach trafiają, że to jest po prostu szok. Ja nie wiem, po cholerę ja to wykupywałem, jak naprawdę w zleceniach znaleźć jakiś tutaj niebezpieczny ładunek, to jest... No naprawdę, rzadkość, to jest naprawdę rzadkość. Dobra. Czekajcie. Wiecie co, może sobie oszczędzanie paliwa tym razem wykupię. Trzeba być trochę bardziej ekologicznym. No dobra, tak więc przed chwilą udało mi się wykonać swój pierwszy specjalny transport w ATS-ie. I kto wie oczywiście, czy w przyszłości nie będę wykonywać więcej tego typu transportów. Jeżeli chcecie więcej tego typu transportów, to dajcie znać w komentarzu. Okej, więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Ja już się z wami żegnam. Cześć!